Z tej strony Szymon, witam na moim kanale. Pokażę Wam teraz, co jest w naszej bielskiej bibliotece. Tu mamy serię Stone Boy, seria Alster Batman z DC Odrodzenie, antologia Aquamana, bardzo dobra seria Ara Przyszłości, Batman, kolejne komiksy z DC Deluxe, Mroczne Odbicie, Azel Arkham, Narodziny Demona, Batman Świat, komiksy Batman Mroczny też z nowego DC Comics, cała seria Black Sad, bardzo dobra rzecz. Troszeczkę tam Blobery. Tutaj mamy Bradla. Następnie mamy Punisher Max. Wszystkie tomy są w bibliotece dostępne. Tutaj mamy Rat Quiz od Nonstop Comics. Tu jest Sandman, czyli mamy zarówno Sandmana głównego oraz Sandman Uniwersum. Idziemy niżej. Transmetropolitan, bardzo dobra rzecz. Techno Kapłani, Tank Girl, Strażnicy z takich klasyków. Kolejne deluxy, czyli Shazam, Potworne Stowarzyszenie Zła i Superman Czerwony Syn. Bardzo dobra seria Gnat. Tutaj mamy kolejne Doom Patrol z DC Black Label, czy dawnego Vertigo. DMZ, Strefa Demilitaryzowana, świetna rzecz. Conan, tomy od wydawane przez Egmont. The Boys z Planety Komiksów. Następnie troszeczkę mamy Hellboya. Cała seria Hitmana. Liga Sprawiedliwości Gartha Ennisa. Metabaron też bardzo fajne. Cała seria Kaznodziei jest. Ludzie Północy, świetna sprawa. Liga Sprawiedliwości z nowego DC Comics. Tutaj mamy seria Trua. Trolle Stroje, Usagi Yojimbo, V jak Vendetta. Kolejne DC Deluxe. Tutaj mamy tak śmieci, które recenzowałem. Trochę Jansów, trochę klasyki polskiego, Wiedźminy. Tutaj mamy Marvela. Bardzo dużo różnego rodzaju Marvela. Tutaj mamy trylogię nieskończoności Rękawica, Wojna i Krucjata, Wojna Światów, cała seria Daredevila, troszeczkę fajnych X-Menów. Na końcu kolejne Meta, Barony, Osiedle Swoboda i Prometea. Tak prezentuje się półka w Książnicy Beskidzkiej w Bibliotece Głównej.